Heja, dobry wieczór. Późna pora, jak nagrywam, dokładnie północ. Na początek chciałem małe recognition zrobić, bo tutaj w poprzednich odcinkach, no konkretnie w czwartym odcinku poprzedniej rozgrywki Bardem, czyli na tym poziomie normalnym, Andrzej Krzywik mi powiedział, że te zombiaki, które nazywają się Czarna Śmierć, tak, Black Death, okazuje się, że one na stałe jakby niwelują nam po 1 HP. To jest bardzo groźne i dzięki wielkie za w ogóle komentarz, bo no, uświadomiłeś mi coś, o czym kompletnie nie wiedziałem. I teraz mogę sobie wyobrazić, dlaczego moja Bartka no, jest taka, a nie inna. No, człowiek myśli, że zna Diablo od poszewki, a to proszę, proszę. Ciągle może zaskakiwać i dlatego właśnie wciąż jakby nie mam wątpliwości, dlaczego w ogóle zrobiłem ten kanał, nie? Bardzo dobrze, że tutaj wymieniamy się właśnie taką wiedzą. Nawet niekoniecznie jak ktoś śledzi wszystkie serie, to zawsze można coś fajnego podłapać. Okej. Teraz ten Drake. No dobrze. Trzeba ich oczywiście lurować, tak? O, pięknie. Pięknie was tu jest. Chciałem sobie przypomnieć, ile to many kosztuje. A już niebawem może nie będę musiał ściągać, no bo teraz książki same kupuję to. Może jakoś to będzie. Ała! Ała! Coś tyle, ile many idzie na tych dziadów, to jest masakra. Najlepiej jest chyba podejść tu. To wcale nie gwarantuje sukcesu. Pięknie mi to załatwili. Tja. Nie ma też co za głęboko wchodzić. Nie wierzę. Co tu się dzieje? No za głęboko trzeba wejść, no i potem jest problem, bo oni tam wszędzie są. Aha, ja przecież miałem te błyskawice. To może tak ich wykurzę. Dobra, ściągaj zbrojkę. Zobaczymy, czy to wyjdzie. Czy to w ogóle ma szansę bytu. Chyba nawet dwóch dostaje. Bardzo żmudne to jest, ale niestety tak trzeba. O proszę, zginęliśmy. Dobrze.
Jesteśmy wreszcie. To jest pytanie, gdzie jest reszta? Akuku, dobra. Pytanie, czy ja tam dam radę ustawić ten lighting wall? Nie sądzę. Patrz ty, orzeszku. Padł. Teraz nie pamiętam, gdzie jest reszta. Jest po prostu... Aha, tam jesteście. Tam jesteście, cwaniaczki. Dobra. To jeszcze tutaj jedno chyba. Dam radę. Aha. Właśnie. Uciekł. Oła. To bolało. Flash. No flash to mi się średnio przyda. Mam jeszcze niby tą pułapkę. Pod ósemką. Zobaczymy, czy to coś mi da. Proszę. Proszę. Nowe wyzwoliło. Ładnie. Coś się dzieje, panie. Może jeszcze skorzystamy z tych błyskawic. Zobaczymy, ich tam jest. A już tak niewiele w sumie gości zostało. Może ich wysoluję. Nie chcę mi się. Jest pytanie, czy tu jak rzucę lighting wall, czy dostanie tam ten koleś? Tu? Dostaję. I co my tu mamy? Tylko te dwa razy to złoto. Nic więcej nie widzę. O! Jakiś dropnął miksturkę. Oho! Taka fajna miksturka nawet. No dobrze. Panie. A nieźle. To jest to, że jak atakujemy piersi, to od razu cały gniew. Aha, tu jesteś, cwaniaczku. Tu jesteś, cwaniaczku. Zniknąłeś. Tak się zginać jak pingwina. I teraz tak. Coś był tu, jakaś miksturka, jakaś coś tam, nie? O, i teraz mogę was, koledzy, tutaj poniszczyć troszkę. Tak troszkę. Tak. Thank you.
Ho, ho, ho. Pięknie ich tam skasowało. Fantastycznie po prostu. Okej. No, czyli nie trzeba się było pakować w kupę, tylko tu błyskawicami ich wyrąbać. Dobra. Teraz idziemy tutaj. Tu już byłem, tak. Jest. No to tu. Będą ci kabaliści pewnie. Tą portal, fajnie. A może to już jest koniec etapu? I będzie może Lagdanan. W sumie w końcu, nie? Bo chyba go... A nie wiem, raz go miałem, czy... Nie pamiętam. Nie, w pierwszej to miałem Warlord of Blooda, no i teraz jest druga rozgrywka. Więc jeszcze go nie miałem. A ten hełm może być całkiem niezły, ten, który tam wypadał po nim. Wypadał hełm, no i oczywiście wypadał jakiś item tam losowy, magiczny, akuratny, boży. Oczywiście, koledzy tutaj już przywitali. O, jesteś. Będzie sieka jak 150. Może tu mnie nie dosięgnął. Aż. Jak was stamtąd wywabić? No nie wiem. Spróbujemy po prostu pójść na pałę i zobaczymy, co się stanie. Aha, tu jesteście. W przeważającej większości. Nie, no to będzie ładny kocioł tutaj. Co tu zrobić? Co tu zrobić? W ogóle to jest ostatni przyczółek taki, nie? Bo tam... Nie, jeszcze mamy tam coś. To możemy sobie tam odwiedzić i dopiero wtedy tam pójść. Do tej dziury siarczystej, ognistej. O, proszę. Jest kolega. To ściągaj. Teraz aż źle. Okej. Teraz tak, jest tam typek. Trzeba go stamtąd wykurzyć. Aż wykiwał mnie. Mm-hmm.
Broadsword. Cały czas są przedmioty, które nie można zbadać, więc są takie wątpliwej jakości. Tutaj mamy manę. Nie wiem, jakoś mam wrażenie, że jak się używa potów takich, które nie regenerują do pełna many czy tam zdrowia, to zawsze wydaje mi się, że lepiej jest ściągnąć te wszystkie przedmioty, które dają na minus tych statystyk, bo wtedy można sobie chyba więcej przywrócić. Tak mi się głupio wydaje, może skomentujecie, czy to faktycznie tak działa. No i co? Pchamy się w kupę, tak? Po raz kolejny. Nie wiem, czy rzucać łańcuch błyskawiczny, czy dostaniemy takie wciry, że to się w pale nie mieści. Już, już, już. Albo kichnę i już. No. Jeden cios, no. Serio? Jednego, o ile zaraz nie zginę przez ten mój fart. Dobra, trzeba się uleczyć do końca. Not enough mana. I co? Ostatnia miksturka prawie. Lecimy w to tango. O Boże, co to weź? Cieknie. Dobra. Kurka wodna. Panie. Daruj sobie pan. Teraz tam był jakiś dziabąk. Czy jak wam rzucę? O matka. Czy oni tylko czekają, jak się wyściubię? Jest broadsword. Dobra. Zrobimy tak. Leczonko i błyskawice tu. Co się pchać, nie? Uciekli. Skubańce. Trzeba będzie tam wbić pewnie. Pochowali się tu po kątach pewnie. Ja tam wejścia już nie mam. O proszę. Tam jesteście. Może się uda ich tak wywalić, że tutaj. Jeden padł? Tylko? Czy coś wydropił? Nie widzę. Dobra.
że wreszcie będzie koniec. No i będzie quest z Lagdanem w takim razie, bo skoro nie ma tutaj tego pana marszałka krwi, czy jak on się tam tłumaczy, warlorda przebrzydłego, no to... Teraz tak. Ile ty tu masz many? Dobra. Raz i teraz tak. Identyfikujemy. 17 do dexterity. O. Resist lighting 17 do dexterity. No ale to będzie wszystko lepsze. Będzie wszystko lepsze. Więc nic mnie to nie rusza. Idziemy na ostatniego gościa. Au, au, au. Vitality i możemy to użyć właściwie tylko jako leczonko. Nie? Albo sprzedać za 1250 w sumie. O. W zależności od tego, co lepsze, nie? Może się okazać, że lepiej sprzedać akurat. Zobaczymy. Obaczymy, obaczymy tutaj. To jest wejście do na poziom tych jaskiń, a ja potrzebuję wyżej. No bo już cała mapa zwiedzona. Idziemy po przygodę. To jest zejście do 15 już. Także szybko. O, proszę bardzo. Oni będą łatwi do zabijania. Ale one już niekoniecznie. No znowu. Ała! No weź. Przynajmniej tyle, że podchodzą pod nóż, no to tyle łatwiej. Oho. Rozwalić. Może jakiś Guardian? Nie, Firewall przecież. Firewall, Firewall. Jakoś to tak można sobie tłumaczyć kolorami, że po prostu jak są jakieś takie niebieskie stwory, to są raczej odporne na błyskawice. Gdzie jest Firewall? Czy ja w ogóle mam Firewalla? Nie mam, ale numer. Mam Lightning Balla, nie mam Firewalla. No nieźle. No nie mam. Nawet jak ściągnę, to się cudownie nie pojawi, no to może spróbuję z Guardianem. Nie, no najlepiej to pojechać to na solo i już. Teraz trzeba to obejść. Łatwo niszczy. Trzeba za nimi latać. O, tu jest jakaś skrzyneczka. Oczywiście. Wciry. Czyli będzie pan Lagdanan. Znowu wy. Żeby się znudzili. Ław! Prawie. Prawie.
Wyjazd stąd. Wow. Aha. Zagapiłem się, że jednak mogła jeszcze uderzać. No i tak. Cudem przeżyłem te starcie. Not enough mana. Okej. Coś tu wypadło chyba, tak mi się zdawało. Coś tu leży. Jakiś łuk czy coś? Nie, coś mi się chyba. O. A, dobrze mi się wydawało. Widziałem kotecka. No. Teraz idziemy tutaj. Mhm. Coś tu z Cylo. Ledwo widać. Dobra. Ale są. Te Snowicze są w dupie. Dobra. Tak. Zastanawiam się, możemy tam pójść w sumie do końca mapy, żeby zobaczyć, czy wszystko oczyszczone. Złoto zbieramy oczywiście. Nie, każdej ilości. O, proszę. Proszę, jaka pułapka. O, coś tu jest. Potion of Healing. Of Healing. Dobrze. 10 tysięcy golda, tak? Oil of accuracy, dobrze. Nic nie ma. Oho, jakiś kociołek. Panoramixa, znowu minus 2 do wszystkich statów. Ja sobie to zbadam. A idź mnie pan tam. Aż się nie chcę tego dotykać. Nie chcę mi się wczytywać z drugiej strony, no bo znowu będą jakieś stracone ten. To jest ruletka zawsze. A tak naprawdę ja w tym momencie mogę tylko stracić, no. Nie będę tego dotykać. O ile jeszcze mam takie jawne, że można faktycznie popatrzeć sobie, co dany ten daje, to najwyżej będę biedny. Trudno. Nie ma co ryzykować. Mhm. No fajno. Snow Witcher pewnie. Oczywiście, w ilości 5. Już mniej nie było. Teraz tak, one są tak skonstruowane. Dobra. Aż! Misklik. Misklik. Okrutny misklik. Już tu miałem je na widelcu. Ała. Dobra, jak to przeżyje, to będzie super. No nie ma szans.
Wiem, czy będzie 33, może. Maybe. Cape. Okej. Okay. Cape Town. Dobra, czyli teraz będziemy szli prawdopodobnie tutaj w dół. Może w nadziei, że będą jednak te inne stwory. Zobaczymy. Już mam na tyle mocny cios, że na razie się powstrzymują. Pytanie. Co tu jeszcze jest? O, ładnie was tu jest. To tak może delikatnie, o. Dobry? Jakieś złoto, jakieś coś tam. Okej. Chowaj się. Jest łuk. O. Fajnie by było go zdobyć. Skasuję. Daleka. Proszę. Teraz mamy full. Możemy sobie pobrać to złoto. Jest jakaś tarcza. Dobra, nie potrzebuję jej. Oil of Fortitude, no to będzie bardzo przydatne. Weźmy go sobie. Weźmy to złoto. I się schowajmy. Do miasta. A w mieście następujące dziwy. Co to jest za Fortitude? Wziąłem to w ogóle? Current and max durability. Aha. I to chyba w ogóle naprawiało. Current and max, wydaje mi się, że to właśnie current and max, czyli że będzie naprawiać. To sobie to zostawimy. Tutaj. Po tej stronie może. Generalnie tak, eliksir magii. Kupować to. Nie specjalnie tej magii potrzebuję, więc ja bym. Zwłaszcza, że przecież niewiele tych eliksirów jeszcze mogę nabyć, więc w ogóle bym zrezygnował. To będzie do 120 w takim razie. Tego Magicka 120, tak? Dobra, to wszystko pójdzie w takim razie na sprzedaż. Oil of Fortitude zostawiamy. Accuracy też się zostawi. Te miksturki, no to nie wiem. Będziemy chyba wypijać na bieżąco, nie? Tak mi się zdaje.
wystarczy i idziemy to sprzedać. Dziadostwo. Wow, what can I do for you? Dobra, nie ma co naprawiać na razie, zresztą mamy od tego mikstury. What ails you, my friend? Tak mi się wydaje, że nie ma sensu kupować tych eliksirów Magicka. No bo co? Nie będzie już tak naprawdę co dawać do statów, a magia to już znowu nie jest mi tak bardzo potrzebna. Okej. Natomiast tak, książki to jak najbardziej. Golem. My sobie weźmiemy tego oto golema. Coś jeszcze tam było ciekawego? Do tysiaka jest Firebolt. Holy Bolt. No to spróbujmy tego. Teraz spróbujmy ściągnąć, zobaczyć czy to Firebolt. Golemat sobie zostawię, bo tam będzie na pewno więcej magii z tego. No i fajnie. Myślę, że tyle mi wystarczy. Próbuję wejść. Large Shield. I co? Próbujemy się tu mierzyć. Z dzikusami. Tu może być koniec mapy. Znowu Cauldron, ale... Mówię, nie będę przytywać, tylko po to, że... Po to tylko, żeby wiecie, wyjść na swoje. Nie, jak to jest ruletka, to wolę nie dotykać. Zwłaszcza, że teraz mam coraz więcej do stracenia, tak naprawdę. Trzeba przyznać, że w ogóle trochę znoszę te ciosy, a to od magii przecież pochodzi Bloodstar. Bloodstar. Więc tak naprawdę jakaś to odporność na magię chyba daje. Pytanie, co tu może być? Oczywiście koleżanka, tak. On się zakręcił. Jakby ich nie było, to normalnie. O shit. Umarłem za nią. Teraz tak, masz spoko many. Ja sobie tam żyćko przywróć. Ach. Mogę poczekać, dobra. Trudno. Uff. Tego się ognia nie spodziewałem, takiego. Ryb. Dobra.
jeszcze oddziały. No ładnie tu złotko się dropi, nie można powiedzieć. No tylko tylko pytanie, czy my na tych miksturach dojedziemy gdzieś. O, to jest w ogóle skrzynka nieotwarta. Fullmana, proszę. Gigantyczne wsparcie, można powiedzieć. Dawno takiej mikstury w ogóle nie miałem. Jednak te pospolitsze są częstsze, nie? O, już jest. Tam jest Lagdanan. Ała! Laski. I wszystkie. Wow. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, no. Siedem? Tak, siedem. Osiem z tym, co zabiłem. No super. Zabijaj. Dobra. Żadnego łuku, żeby ją dojechać. O. Nie miało być tego Lagdanana? Tak się fosforyzowało tutaj, że jak nic to sugerowało właśnie jego postać. Ten mnie zakręcił tak. No super po prostu. Spadłowana. Giżesz.
idą. Znowu wy. Znowu wy. No. Czasami w ogóle tego questa nie dało się wykonać, bo z jakiegoś powodu nie było tego złotego eliksiru, który Lagdanan pożąda na poziomie 15. Nie wiem dlaczego. Może się po prostu stworzył tam, gdzie na przykład ten czerwony portal, dlatego nie mogłem. Ten portal prowadzący do Lazarusa. Ciężko stwierdzić, ale przeważnie dało się. O właśnie, jest i on. Wykonać to zadanie. Please, don't kill me. Just hear me out. I was once captain of King Leoric's knights, upholding the laws of this land with justice and honor. Then his dark curse fell upon us for the role we played in his tragic death. As my fellow knights succumbed to their twisted fate, I fled from the king's burial chamber, searching for some way to free myself from the curse. I failed. I have heard of a golden elixir that could lift the curse and allow my soul to rest, but I have been unable to find it. My strength now wanes, and with it, the last of my humanity as well. Please, aid me and find the elixir. I will repay your efforts. I swear upon my honor. Tak. No, czyli po prostu mówi o tym eliksirku. Tutaj jeżeli pójdziemy sobie za róg i znowu za nim zagadamy, to... You have not found the golden elixir. I fear that I am doomed for eternity. Please, keep trying. Próbuj dalej. Bo czuję, że jestem zgubiony na wieki. Pozbawiony duszy. O nie. Jakiś Morgenstern wypadł. Jakiś tam Morgenstern. Okej. Weźmy się, uzdrowimy. Podwójnie. Not enough mana. To będzie czas na tą miksturkę. Teraz co my tu mamy? To. No ta miksturka, mówię, będzie dopiero na następnym poziomie, więc tu nie ma co jej szukać. Okej. Okay. Aha, tu jest już kuniec, czyli Lagdanan jest w tym przejściu. Czy to się da jakoś zapamiętać? No bo przekątnej po prostu. Trzeba szukać. Oczywiście questa mamy, tak? Standardowo. Przydzielonego. Czy tu jest coś jeszcze? To jest w ogóle splądrowane już. Wow. Zaraz oczyszczę tę mapę w ciul. Proszę, proszę. Dobrze.
No to możemy iść tam dalej. Tutaj właściwie wszystko jest splądrowane. Jakoś ta mapa dużo łatwiej poszła niż ta z tymi kabalistami. Jakoś dużo prościej. Ciekawe. Idą chłopaki. Patrzcie. Apokalips. No ładnie. Ten jedyny zwój. Jeszcze idą koledzy. Uciekać. Ała. Łuk. Now where would I put this? Mogę podnieść. Szkoda. No chodźcie. Czuję się w krzyku. Longwar Bow. Gdzie bym to wyrzucił? Chwilowo. Poszedł po ten łuk. I sprawdził, czy mogę tutaj skosić jakieś. Ała. No może tak. Gdyby się ładnie ustawiły, ale niestety do tego nie dojdzie. No ucieka, ucieka. Jest to dla mnie szansa. ...88 many na minusie. Czyli się przydało wysolować. Ciach. Nic do identyfikacji już nie ma. Dobra. To tyle. Okej. Spróbujmy. Ups. Wracamy portal i się wracamy. To już najwyższy czas. I teraz tak. Generalnie tą manę to bym sobie uzupełnił tym. O. W ten sposób. Bulbul. Czy w ogóle mamy jakieś przedmioty do Oil of Skill? Reduced attributed needed to use armor or weapons. O! Oil of Skill. Reduces attributed needed to use armor or weapon. Ale tak naprawdę ja tego nie potrzebuję, bo mam wystarczająco statów, żeby unieść wszystko, więc to mogę sprzedać. Kompletnie.
Armor or weapon, no. Nie ma po co sprzedać. To już jest taki etap, że ja mogę założyć wszystko, nie? Pytanie teraz, jak wygląda 14, 13. Jeszcze powalczysz. Powalczysz, powalczysz. Tutaj Pepin cię uzdrowi. What ails you, my friend? Tak, tu sprzedaż. Wow, what can I do for you? 185, no mało, ale zawsze. I teraz mówię, ten miecz będzie się pierwszy niszczył, ale na razie wytrzymamy, wydaje mi się. I sense a soul in search of answers. Pincet, proszę bardzo. Teraz jakie książki może zaoferować? Charged Bolt, Storm Curse. Zarobiście, dawaj to wszystko. Bierzemy sobie dwie książki. Oczywiście jak mana się skończy, to wtedy obie sobie zbadam. W ogóle Stone Curse jest no, na pierwszym poziomie prawdopodobnie. Raczej ich dużo nie miałem. To jest wszystko. Dobra, no to tyle. Wchodzimy na pełnej. O, jesteś. Znowu wy. To będzie pewnie boss sukubusów, czy nie? Tylko 15 sukubów. No, cofnij się. Sarnia jakaś. Chcesz wyjść? Wyjdź. To za misy. Dobra, i teraz możemy w sumie się przeteleportować na poziom 15, bo już ten ukończyliśmy. Więc używamy warpa. Używamy warpa. No. Charged ball. I fajno. Teraz tutaj. Poziom 15. I tutaj myślę, że zakończymy, bo akurat godzina nagrania. Udało się 14 cały i
końcówkę 13 zrobić. Nie jest źle. Dobra. No to tyle na dziś w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego. Na razie.